Dzisiejsze nagranie będzie dla tych, którzy chcieliby w bloku lub w budynku zabudowy szeregowej albo w innym budynku, w którym nie mamy miejsca na fotowoltaikę, korzystać z dobrodziejstw prosumenta. Tak więc, jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam na film. Tak, słuchajcie, moi drodzy. Nie jeden z nas chciałby w mieszkaniu korzystać z dobrodziejstw fotowoltaiki, lub też mamy dom mały z małą działką i chcielibyśmy skorzystać z miejsca, być może którym dysponujemy na garażu, albo też mamy działkę, jednak jest to nieruchomość oddalona dosyć daleko. Ta sama sytuacja dotyczy budynków w zabudowie szeregowej, i tutaj rozwiązaniem przychodzi prosument wirtualny. Już 2 lipca tego roku będzie możliwość uruchomienia właśnie tak zwanego prosumenta wirtualnego. Ale o co chodzi? Prosument wirtualny będzie uprawniony do używania identycznego systemu rozliczeń co tradycyjny prosument energii odnawialnej, znanej jako net billing. Ten mechanizm zakłada osobne rozliczenie dla energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i tej pobranej z sieci. Oparte na wartości energii określonej według cen na giełdzie. Rozliczenia energii będą przeprowadzane za pomocą dedykowanych kont prosumenckich, zarządzane przez dostawców energii. W jaki sposób to działa? Tutaj taka szybka infografika, czyli mamy powiedzmy sobie działkę, na której. Możemy, mamy miejsce, żeby usytuować panele fotowoltaiczne, więc tą energię tam produkujemy, oddajemy do sieci, natomiast z sieci do swojego mieszkania lub budynku pobieramy po prostu energię z sieci. I tym samym dostajemy pomniejszony rachunek za energię elektryczną, który jest wynikiem bilansu energii oddanej i bilansu energii pobranej. Jednak warto tutaj zwrócić uwagę, że podanie wniosku o przyłączenie instalacji elektrycznej, której właścicielem są prosumenci wirtualni, powinno być złożone przez tak zwanego reprezentanta prosumentów. Dlatego, że tych prosumentów tutaj, tych odbiorców może być wielu. Może być jedna instalacja i każdy z prosumentów może mieć po 10, 20 lub dowolny procent udziału w takiej właśnie instalacji. Ten reprezentant ma obowiązek poinformować operatora sieci o planowanym rozpoczęciu wytwarzania energii elektrycznej nie później niż 30 dni przed tym terminem. Czyli de facto w porównaniu z tradycyjną instalacją fotowoltaiczną nic się nie zmienia. W zgłoszeniu reprezentant prosumentów wirtualnych powinien również przedstawić udział przysługujący tym prosumentom, czyli dokładnie to, o czym przed chwileczką pokazywałem na tej infografice. Wyrażony procentowo oraz informacja o maksymalnej mocy zainstalowanej, z którą ten prosument jest związany. Ważnym jest też to, że reprezentant prosumentów wirtualnych będzie odpowiedzialny za to bilansowanie. W związku z tym przejdźmy sobie dalej. Jak by to miało wyglądać? Przedstawię to tutaj wam w czterech prostych krokach, czyli w domu prosumenta wirtualnego energia kupowana jest standardowo, mierzona jest przez zwykły licznik i rozliczona według taryfy prosumenta. W innym miejscu, czyli na naszej działce, garażu bądź też w innym miejscu. Instalacja fotowoltaiczna generuje energię, sprzedając ją po godzinowej cenie z giełdy energii, a uzyskane środki trafiają na konto depozytowe prosumenta. Faktura za zakupioną energię odlicza wartość energii sprzedanej. Nadwyżki przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy, umożliwiając zarabianie latem na pokrycie kosztów, np. zimą. Po zakończeniu roku rozliczeniowego, jeśli są nadwyżki, prosument otrzymuje tylko 20% ich wartości na konto, co ma zachęcić do dostosowania mocy do rzeczywistych potrzeb. I teraz uwaga, czy możliwe jest zejście z rachunkiem takiego prosumenta wirtualnego do zera? Otóż nie. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku zwykłej instalacji tak naprawdę samo bilansowanie następuje już w obrębie naszej nieruchomości. Natomiast w przypadku prosumenta wirtualnego musimy mieć świadomość tego, że nie płacimy tylko za energię czynną, ale także za przesył tej energii. I tak jak tutaj jest na slajdzie napisane, jest to spowodowane tym, że opłata za prąd składa się z dwóch osobnych składników, o czym wspomniałem wcześniej: opłaty za energię czynną dla dostawcy prądu i opłaty za dystrybucję energii dla operatora sieci dystrybucji. Instalacja fotowoltaiczna prosumenta wirtualnego wpływa wyłącznie na redukcję kosztów związanych z energią czynną. Natomiast warto tutaj właśnie powiedzieć, że jest to na pewno nie jest to lepsza alternatywa od tego, co dotychczas mogliśmy stosować osoby, które mają miejsce na tego typu instalacje. Natomiast dla osób, które mieszkają, użytkują mieszkania, no to tak naprawdę tych paneli mogli zamontować i to też w jakichś tam konkretnych przypadkach tylko sobie dwa lub trzy na balkonie. Oczywiście ten kąt tych paneli. Był zwykle prosty w stosunku, do, w stosunku do Ziemi, natomiast nie jest on tak naprawdę optymalny, jeśli chodzi o instalację fotowoltaiczną. Dodatkowo trzeba było uzyskiwać zgody od zarządców, wspólnot, spółdzielni itd. Nie zawsze było to w ogóle możliwe. Natomiast w tym przypadku jesteśmy w stanie mieć udział w danej. Instalacji fotowoltaicznej na poziomie 100%, 10%, 50% w zależności od instalacji fotowoltaicznej. Tylko uwaga, ten nasz udział w całej tej sumarycznej mocy, czyli jeżeli mamy 100 kW zainstalowane i my z tego użytkujemy 10, no to te 10 kW nie może być mocą większą niż od operatora. Czyli musimy mieć przyłącze na tym, w tym samym zakresie. I co jest jeszcze ważne, nie możemy przekraczać 50 kW mocy przyłączeniowej. Dlatego, że taka jest, takie jest ograniczenie, jeśli chodzi o prosumentów. Ciekaw jestem, co myślicie o tym pomyśle. I dlaczego ten film nagrywam teraz, skoro dopiero przepisy wchodzą 2 lipca. A właśnie dlatego, że teraz ceny paneli są dosyć niskie. I tą instalację możemy sobie już wykonać teraz. Natomiast użytkować ją możemy dopiero kiedy, kiedy tak naprawdę wejdą przepisy. Natomiast w momencie kiedy wejdą przepisy jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ceny tych paneli mogą ulec zmianie. Więc czekam na Wasze komentarze. Miło mi będzie jeżeli zostawicie kciuka w górę. Dzisiejsze materiały to wszystko. Trzymajcie się. Cześć!